Cześć, witam Was dzisiaj z mojego salonu, w którym układam podłogę. Zostało mi jeszcze niewiele, ponad 1/3 powierzchni do ułożenia. Chcę Wam pokazać, w jaki sposób to robię i z jakiego systemu poziomującego korzystam. Moja podłoga składa się z płyt takich osłupturze drewnopodobnej o wymiarze 60 cm na 15, a system poziomujący to są takie podkładki, które ustawiamy na stopce. Przez te otwory przekładamy kliny, dzięki którym płytki się poziomują. Jeżeli chodzi o układanie takiej podłogi z dłuższych płytek niż szerszych, problem pojawia się w zasadzie na ich końcach, gdzie powstają krzywizny, ponieważ sama płytka nie jest idealnie prosta, raczej ma taką powierzchnię wypukłą, więc na środku jest taka zdecydowana wypukłość, natomiast końce w wyniku produkcji zawsze leciutko troszeczkę uginają się i schodzą w dół, dlatego szczególnie na końcach trzeba dobrze zaklinować te płyty i wtedy nie będzie problemu z poziomem podłogi. System jest bardzo prosty w użyciu. Polecam go w szczególności takim amatorom jak ja, którzy w zasadzie układają płytki na własny użytek. Czy on jest drogi? Trudno mi powiedzieć, ponieważ tą pracę, którą sam wykonam, myślę, że jest tak duża oszczędność, że stać mnie na właśnie takie rzeczy, które ułatwiają mi układanie podłogi, a nie jestem na tyle wprawnym glazurnikiem, żeby ustawiać sobie płytki i przyklejać je w poziomie, żeby to wszystko wyglądało dobrze. Sam system nie jest też doskonały, ponieważ te płytki w tych miejscach, szczególnie gdzie się łączą, no idealnie takie proste nie są, ale bardzo ułatwiają układanie, ponieważ wcześniej, jak nie stosowałem tych klinów, to zdarzało się, że gdzieś na przykład jeden narożnik wpadł, drugi narożnik po przeciwnej stronie wystawał do góry, trudno to było ustawić, natomiast przy użyciu tych klinów ani poziomnica nie jest potrzebna, ani jakieś specjalne poziomowanie, wszystko się ładnie układa w jedną taflę. System ten został użyty przeze mnie nie tylko do układania podłóg, ułożyłem też w pralni te same płyty na ścianie, które też poziomowałem dokładnie tymi samymi klinami co podłogę. W tym pokoju, gdzie są płyty duże o rozmiarze 60x60, również posłużyłem się tymi klinami. Powiem Wam szczerze, że właśnie przy takich płytach one się najlepiej sprawdzają, ponieważ podłoga jest tu ułożona naprawdę równo i gładko, praktycznie bez użycia poziomnicy. W łazience na piętrze również sprawdziły się one doskonale, zarówno przy układaniu podłogi, szczególnie polecam do prysznica bezbrodzikowego. Ułożyłem też przy pomocy tych klinów także płytki na ścianie. Wszystko jest fajnie wypoziomowane i uważam, że bardzo ułatwiające wszelkie prace glazurnicze. Prace porządkowe rozpoczynam na drugi dzień. Daję im zawsze noc na to, żeby klej dobrze związał z podłożem. I teraz wystarczy usunąć krzyżyki. Same kliny usuwa się również bardzo łatwo. Wystarczy je po prostu jakimś narzędziem typu gumowy młotek, czy nawet dobre kopnięcie, i kliny puszczają takim oto gumowym młotkiem, po prostu wystarczy stuknąć i one
tak jak widać, bardzo łatwo wychodzą. Wystarczy teraz po prostu kliny z powrotem schować do późniejszego użycia, natomiast te elementy są zbędne i można je wyrzucić. Pracę glazurniczą zaczynam od przygotowania podłoża, czyli najpierw zamiatam ze wszystkich nieczystości, usuwam wszelkie jakieś górki, pozostałości po różnych pracach. A następnie gruntuję sobie całość, po prostu malując podłogę pędzlem. Można to zrobić z wałkiem, można to też rozlać na jakieś tam powierzchni, która będzie potem pod płytkami. Ja natomiast swoją pracę zawsze rozdzielam na etapy, ponieważ nie jestem w stanie tak dużo naraz ułożyć, więc jeżeli chodzi o mój salon, który ma dosyć dużą powierzchnię, układam sobie od 2 do 4 rzędów płytek w jednym takim, można powiedzieć, cyklu. Podłoga została zagruntowana, usunąłem też resztki pozostałych klinów, wysprzątałem wszystko, mam już przygotowane podłoże. Pokażę jeszcze Wam, dlaczego warto gruntować przed każdymi pracami glazurniczymi. Tu, gdzie jest zagruntowana powierzchnia, jest ona taka wyraźnie ciemniejsza, więc zobaczcie, jeżeli wezmę ręką, praktycznie nie ma żadnych śladów kurzu. Teraz na tą powierzchnię, gdzie nie jest zagruntowane, jest tylko zamiecione. Widzicie? Jeżeli tu bym przykleił płytki, to na bank one odkleją się. Pierwsze płytki, którymi będę startował od ściany, ustawiam sobie na odległość, którą wymierzam poziomnicą laserową. Chodzi o to, żeby wszystkie mi się ładnie zgrywały, ponieważ jeżeli przesunąłbym tą pierwszą płytkę na przykład gdzieś o tyle, to potem te przerwy nie będą się zgrywać tak jak należy. Zamiast poziomnicy laserowej można przyłożyć dowolny element, prosty, i po prostu zrobić takie ustawienie. Ja wiem, że ta płytka, którą będę startował, ma być dobrze zaciśnięta do ściany i wszystko będzie ok. Technikę, którą ja używam, jest to podwójne smarowanie, czyli kładę klej zarówno na podłoże, jak i na płytki. Przy czym na płytkach rozkładam po prostu niewielką ilość. Jeżeli chodzi w ogóle o konsystencję, to ja ten klej rozrabiam taki bardzo rzadki z dwóch powodów. Po pierwsze, przy tym systemie on musi być bardzo elastyczny, ponieważ czasami jest tak, że płytka jest dosyć mocno podbijana do góry. Poza tym każde manewry przy poziomowaniu muszą mieć jakąś swobodę ruchu w dół i w górę, więc musi być ten klej dość rzadki. A drugi powód jest taki, że jest wtedy po prostu wydajniejszy, więcej można zrobić takim rzadszym niż gęstym klejem. Po prostu układam obok siebie kilka płytek. Cienką warstwę rozsmarowuję. Dzięki temu ta przytomność będzie dużo większa niż kładłem tylko na samym podłożu posmarowanym klejem.
Następną operacją będzie naniesienie kleju na podłoże. Tutaj staram się to po prostu wciąć. Tyle, żeby ułożyć w tym przypadku dwa rzędy płytek. Jeśli chodzi o dobór pacy zębatej, to ja używam bodajże dziesiątki na płytki, bo im dłuższym boku powinno się używać jak największe zęby. Przynajmniej ja tak słyszałem. Zaczynam układanie płytek. Pierwszą płytkę nie dociskam. Usuwam nadmiar kleju, ponieważ wiem od razu, że dalej raczej nie będę się posuwał. Zakładam kliny. Odwracam też krzyżyki. Można też kupić kliny w dwóch rozmiarach. Ja mam ten cieńszy, który ma średnicę, który ma grubość około 1,3 mm. Są też 2 mm, natomiast fuga moja będzie 2 mm, więc muszę się posłużyć krzyżykami. Idę po następną płytkę. Też wkładam klinę, szczególnie wrażliwe są miejsca początkowe płytki, więc tutaj trzeba dobrze zaklinować, żeby nie powstały jakieś nierówności. Krzyżyki można się wstępnie dobić. Następna płytka. Tutaj też ustawiam nadmiar kleju.
tak, przy tej ilości położonych płytek można już powkładać kliny. Teraz tak, są dwie opcje. Albo mogę użyć taki fabryczny pistolet do zaciskania. Tutaj jest regulacja, jak głęboko kliny mają wejść. Ma on tę wadę, że niestety, ale w tym miejscu pęka dosyć często, więc długo na pewno Wam nie posłuży. Można zamiast pistoletu, który działa w ten sposób, przyspiesza znacznie pracę, użyć po prostu młotka gumowego i też po prostu podobijać te kliny. Ja jedną wolę używać pistoletu. Po skończonym poziomowaniu po prostu wszystko wyrównuję i dobijam. I teraz ważna rzecz. Jeżeli zostawiamy płytki na następny cykl, czyli aż do wyschnięcia kleju, tak jak ja z tej strony mam pozostawione kliny. Należy uważać, żeby je podociskać do płytki. Nie mogą w ten sposób zostać, ponieważ jak klej zwiąże, to potem za nic w świecie nie dopchniemy takiego klinu i utrudni nam dopchnięcie płytek, więc nie będzie potem możliwości jakiejkolwiek regulacji, więc klin będzie po prostu stracony do urwania, więc po wypoziomowaniu i po dobiciu płytek młotkiem należy wszystkie kliny po prostu maksymalnie podopychać do ścianki płytki, tak żeby nie została żadna przerwa między klinem a płytką. Zdarzyło mi się już właśnie tak, że po jakimś czasie, kiedy wracałem do pracy, przy kolejnych warstwach, to te kliny znacznie mi utrudniały potem życie. Nie musiałem je obrywać, przez co w tych miejscach płytki nie miałem możliwości poziomowania. No dobra, nastał wieczór. Ja normę na dzisiaj wykończyłem, czyli mam taki rządek z podwójnej warstwy płytek ułożony. Tak już zostawiam na noc. Dzisiaj już nie będę dalej układał. Chcę Wam jeszcze pokazać jedną taką ciekawostkę na koniec. Ja tu sobie zaznaczyłem płytkę, która nie przykleiła się podczas klejenia. Można to rozpoznać, że jak stukamy płytki, które są dobrze przyklejone, wydają taki głuchy dźwięk. Natomiast płytka, która nie przykleiła się dobrze, wydaje taki zupełnie inny dźwięk, aczkolwiek na końcach jest przyklejona ta płytka. Jak sobie z tym poradzić? No, nie można takiej płytki na pewno w ten sposób zostawić. Nie chciałbym jej tutaj odrywać, bo już jest sporo płytek dookoła przyklejonych. Natomiast zostawienie takiej płytki może w przyszłości zaowocować tym, że jeżeli coś tutaj upadnie, to ona po prostu pęknie. Więc mam taki jeden patent, który Wam pokaże, jak sobie poradzić z tym, żeby ten klej jednak tam dopuścić. Aby sobie poradzić z
taką płytką. Należy rozrobić dość rzadko klej. Nałożyć go w miejscach stuku. I po prostu potraktować jak fugę, czyli wcisnąć go jak najwięcej. Gwarantuję Wam, że jutro jak on wyschnie, to tego głuchego dźwięku już nie będzie. Już w kilku miejscach tak robiłem. Trochę palcą taką gumową, trochę szpachelką po prostu tam poutykać trzeba. Pchamy go jak najwięcej, a potem pozostałości po prostu zmywamy. Napchałem już szkleju, teraz wystarczy to dobrze zmyć, żeby nie pozostawić do zaschnięcia. Ewentualnie, jeżeli zostanie między brzegami płytki jeszcze sporo tego kleju, to można pędzelkiem z wodą go rozrzedzić, żeby spłynął dalej. Ale teraz już ten dźwięk jest zupełnie inny, nie jest taki głuchy, więc myślę, że jak on wyschnie, to będzie wszystko grało.